Okej, hej, witajcie u nas bardzo serdecznie o godzinie 7 rano. Tak, dokładnie o godzinie 7 rano, ponieważ nagrywam to o 7 rano, bo nie miałem kiedy indziej czasu i dlatego mam taki głos zaspany, ale musicie mi to wybaczyć, bo zainstalowałem troszkę modów. Czemu mam znowu tego moda? Ponieważ instalowałem na nowo Realistic Packa, bo coś się szykuje, a wy chyba wiecie co. Ale mniejsza, lecimy z modem, co on dodaje. Jest to ninja mod, dokładnie. Jesteśmy, dostaniemy ninją, który ma ninja rzeczy i ogólnie skacze i ma ninja armor i jest super ninją, nie? Więc na początku jeszcze jest taki w ogóle armor bardzo ciekawy, ale to wszystko wam zaraz pokażę, to było źle, bo to powinno być tak, okej. Zaraz wam pokażę, mogę wam też pokazać, kurde, rzeczy takie jak na przykład climbing strike'i i to, że możemy się na przykład spinać dzięki tym strike'om, czy jak to się tam nazywa. Zobacz, możemy sobie po prostu wchodzić na przykład na rzeczy, to dodaje nam na przykład ten climbing strike, który się craftuje tak, a steel się craftuje właśnie w taki sposób, a raw carbon się craftuje z koła, czyli węgla, to była pierwsza rzecz. No i tak ogólnie to tyle, to jest właśnie ten ninja mod, który robi różne rzeczy. No i ciśniemy do przodu i wam pokażę teraz wszystkie rzeczy, jakie dodaje ten mod w fazie alfa lub tam beta, nie pamiętam. Ale nawet jeszcze nie ma tekstur na armor, więc po prostu musicie to mi wybaczyć. Znaczy nie to, tylko autorom, ponieważ ta faza jest jak zwykle w fazie bardzo wczesnej i dlatego ją wam prezentuję, więc lecimy dalej. Następna jest Ninja Star, która się craftuje właśnie w taki sposób. Steel już wam pokazywałem, mogę jeszcze raz wam pokazać, jak się tworzy steel. No i Ninja Star możemy prawym rzucać, na razie też nie ma jakoś tekstur. No i zadaje trochę obrażeń, zobaczcie taką krowę, jakby się nie ruszała. To zdejmuje na 3 hity, więc no nie za dużo, ale nie za mało, więc jest ok. Lecimy dalej. Teraz są katany, które zaraz wam pokażę, jak się craftuje. Lecimy, myślę, że od normalnej katany, którą craftują właśnie w taki sposób. Ona jest normalna, ma po prostu 6 obrażeń, nic więcej nie robi, jak widzicie, ale taką krówkę potrafi zabić na raz. Potrafi, nie mówię, że zabije. Teraz zespomnijmy sobie golema, ponieważ on ma aż 100 życia. No i co? Tak się robi normalną katanę, ona jest po prostu normalna i w ogóle wyglądamy w niej bardzo ciekawie, jako że to jest alfa moda, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy na przykład Earth Katanę. Co robi Earth Katana? Ona robi coś takiego, że gdy zaatakuje jakąś moba, no nie musi być oczywiście golem, to go bije i oczywiście go zatruwa. Jest to około te 7 obrażeń plus jakiś tam damage, czyli tam plus 8, znaczy plus 5, 6 do obrażeń, więc bardzo fajna. Kratuje się w nią w taki sposób, czyli normalna katana Dirt i Sitsy, więc to tyle. No i teraz Water Katana. Water Katana, w sumie Water Katana chyba nic nie robi. Albo leczy z efektów, albo nic nie robi, nie pamiętam tego dokładnie. Albo czekajcie, będzie chwila cięcia, ponieważ zapomniałem, co ona robi, zaraz wam powiem co i jak. Więc czekajcie chwilę. Okej, przypomniało mi się już, co ona robi, właśnie ta katana. Musiałem sobie po prostu sprawdzić na stronce, ponieważ no, jak wiecie, dzisiaj jestem troszkę taki zawalony, bo jest z rano. Co ona robi dokładnie? Ona jeszcze tworzy źródełko wody. Zobaczcie, możemy taką kataną sobie stworzyć, nawet nieskończone źródełko, tego coś mi teraz nie wyszło. No i po prostu tworzymy takie źródełka, no i woda, po prostu woda, ale myślę, że jest ciekawa. Tworzy się w nią właśnie w taki sposób, lepiej się zduje, water bucket. I wiem, co ona robi, ona po prostu spowalnia tego moba, ale oczywiście to jest pan... jest to pan golem, który nic nie zrobi. Dobra, lecimy dalej. Została nam fire katana. Jak sama nazwa wskazuje, ona może tak samo jak wodna. Tylko że wodna robiła źródełko, to ta może na przykład nam podpalić coś, widzicie? Podpaliło nam kawałek tego. No i gdy uderzamy, po prostu podpalamy takiego golema danego. No akurat go zabiłem, biedny golemik. Aż 5 razy mi wypadło, okej. No i tworzy się nią w taki sposób, czyli ma lava bucket, flint and steel and katana, dokładnie. I teraz zostało nam air katana i na końcu legendary katana, więc czekajcie chwilę. Air katana robi coś takiego, że po prostu wybija naszego moba w powietrze. Jak wiecie, golemy nie dostają obrażeń od upadku chyba. Chyba. Po prostu go wybiło i chyba zginął. Chyba zginął nawet, bo to było za wysoko po prostu. No wybija naszego przeciwnika powietrze i samemu chyba nie możemy się wybić, więc to była Arkatana, na razie nic więcej, jak widzicie, nie ma, no nic nie mogę zrobić, nie? Dobra, więc lecimy dalej, został nam Legendary Katana, która robi coś takiego, że po prostu zadaje mega dużo obrażeń i potrafi naszego moba bardzo szybko zabić, nie? Bardzo nawet szybko, bo jak widzicie nie robi żadnych dodatkowych rzeczy, no ale jest po prostu legendarna, nie? Zobaczcie. O, widzicie? Bardzo mocna jest.
No i Air Katana się tworzy, Air Katana się robi w taki sposób, a Legendary Katana robi się, jak widzicie, katana, dwa stylingoty, więc nie jest to zbyt drogie, ale po prostu ma dużo obrażeń, więc ja bym bardzo preferował Fire Katana, bo może nam się na przykład przydać na... Przepraszam za to, na różnego rodzaju mobki, no nie wiem, no po prostu różne rodzaje mobów, no i po prostu podpalać dostajemy szynkę, szwinkę, szynkę, jak to mówił kiedyś polski pingwin, no i to tyle. Lecimy dalej, znaczy jeszcze zobaczymy sobie takie coś. No i mamy jeszcze oczywiście strój. Niestety on jeszcze nie ma do końca zrobionych, no, tak jak one się nazywają, tekstur, nie ma jeszcze tekstur do końca, bo to jest mod w takiej fazie, ale wam pokażę, jak się tworzy common. Common nie ma żadnych innych, jak widzicie, nie ma tekstur. Znowu ziewam. O Boże. Nie ma żadnych tekstur, jak widzicie, ale jest to common, ona nic więcej nie robi, tworzy się w nią w taki sposób. No i wam jeszcze pokażę, że zmienimy sobie game moda, jak to mówią game mody, i dodaje nam dwa armorum. Dobra, lecimy dalej, więc chyba więcej niż taka normalna, normalna leverowa. Gdzie ja się... Gdzie ja mogę ją wziąć? Czekajcie. Lead hair. Dobra. Lever. Założymy. Tak, więcej, widzicie. O, jeden więcej, więc bardzo dobra. Bardzo ją polecam w sumie, bo jest, no wiecie, tylko będziecie czarni, jak to mówią, jak murzymy. No dokładnie. No i lecimy teraz z trudniejszymi. To już są. Włodnarze trzeba tworzyć common, widzicie, mówiłem, tak się kraftuje każdą rzecz, tylko po prostu tu zmieniamy zbroję, jaką chcemy. No i do tego musimy tu dać common i tutaj trochę diaksów, tutaj szkło i mamy decide, to jest bardzo fajna sprawa. Tutaj tak samo jak z tamtym, tutaj musimy feather dać, diamond oczywiście jeszcze, the speed, oczywiście sama nas zastosuje the speed, no i strange, czyli siła i tak tam też musimy dać to, co wam pokazywałem. Więc dobra, robi się noc, nie chcę tego, bo zaraz mnie zabiją tutaj, zmienimy sobie na normalny. No i ja pokażę, założymy sobie na początku decide. Jak widzicie, decide daje nam na vision and invisibility. Dokładnie jesteśmy niewidzialni dla mobów, więc jesteśmy cali czarni. Widzicie, tylko głowy nam widać. No jeszcze nie ma tekstur, jak mówiłem. Dobra, lecimy dalej, to jest, to daje nam night vision. Dobra, zregenerowało się. Teraz stamina, stamina po prostu daje nam stamina, jak sam wskazuje, czyli daje nam jump boost. I tak samo invisibility, ponieważ jesteśmy ninją, nie? Tylko że to jeszcze wszystko nie ma tekstur, dobra. Dobra, no, troszeczkę się powtarzam, ale mniejsza. To jest speed, no jak sama nazwa wskazuje, daje nam speeda. Dokładnie, i to dwójkę. Dwójka, więc dwójka jest mega. Jeszcze invisibility, więc okej. Pewnie się opłaca i zobaczcie, ile nadaje armora, aż 3 takie buty, no jeden normalnie, no i hełm 1,5, czy jak te chcemy chyba. I The Strange, jak widzicie, nie ma tutaj jeszcze tych tekstur, ale The Strange daje nam Strange'a i tak samo Invisibility, więc zobaczcie, założymy sobie wszystko, no i prawie jak Dexowa, ale zobaczcie, jak możemy szybko popylać, jesteśmy niewidzialni, możemy wysoko skakać, no i zobaczcie, na przykład ten kurczak jest moim celem, ja jestem takim ninją, możemy się... Czekajcie, bierzemy takie climbing strike, on mnie nie widzi, nie? Powiedzmy, skaczę sobie tutaj na drzewko, wbijam się tymi strike'ami, nie? Powiedzmy, on mnie nie widzi, nie? Kwiatuszka, rzucam mu kwiatuszka, on nie wie, co chodzi, kwiat, co się stało? Ja wybieram swoje shurikeny, których nie mam teraz przy sobie. No Jezu, fuck. Tak, wybieram shurikeny, magiczny sposób sobie je dodaję, skaczę na niego, bam, nie ma kurczaka, drugi kurczak na horyzoncie. Tamtego też ciśniemy. Niestety nie trafiam, ale znowu następnego. I tak w kółko. Dokładnie. Zabiłem chyba? Nie. Patrzcie na to, jaki skill. Więc to na tyle. Mam nadzieję, że ta modyfikacja z tymi rękami. No dobra, nie będę się tak z wami żegnał. Przecież nie o to chodzi, nie? No i mam nadzieję, że tym właśnie wam pokazałem tą fajną modyfikację. Możecie ją sobie pobrać, możecie ją ogarnąć sobie, możecie ją zobaczyć. Jeżeli wam się bardzo podobało, możecie zostawić lajka w górę pod tym filmem, ponieważ bardzo bym się cieszył, ponieważ znajduję właśnie dla was takie ciekawe mody i mam nadzieję, że one się wam podobają, bo myślę, że na YouTubie nie ma takich ciekawych modów żadnych i dlatego mnie właśnie subskrybujecie dla tych modów, jak to tam nazwę. No i co, chyżeś na razie, trzymajcie się do następnego odcinka, który pojawi się już niedługo, czyli w piątek albo w czwartek. Zobaczę jeszcze co jak. Jak widzieliście, też mam troszeczkę większą aktywność na moim kanale, no i jak się zakręciłem, zostawcie też komentarz, bo jak wiecie, zawsze odpowiadam na wasze komentarze, więc na razie trzymajcie się, spróbuję być coraz bardziej aktywny, bo zacząłem tego YouTube'a traktować bardziej poważnie, no i co, lecimy dalej, czyli do następnego odcinka, jak to mówię, więc na razie, jeżeli mi nie subskrybujesz, możesz mi zasubskrybować, więc na razie trzymajcie się i hejos!